Tu Hanka. Witajcie w świecie True Mysteries. Czy wokół nas jest rzeczywiście aż tyle prawdziwych tajemnic? Sprawdzimy to razem. Kochani, postanowiłam, że podczas tych ciepłych dni nie zawiodę Was i dostarczę Wam troszkę chłodnego powiewu. A punktem wyjścia do tego odcinka niech będzie historia Charlesa Picka i jego bliskich, która rozpoczęła się, gdy mężczyzna ruszył w podróż pociągiem, wsiadając do niego w Los Angeles. Niestety, wkrótce maszyna zderzyła się z inną, nadjeżdżającą sprzeciwka. Sytuacja była nie do opanowania, nie dało się zmniejszyć prędkości pociągów. Było na to za późno. Zarówno mężczyzna, jak i 25 innych osób tego dnia stracił swoje życie. Ale to właśnie Charles wyróżnił się z tej grupy w bardzo nietypowy sposób. Przez kilka godzin po tym, co się stało, jego bliscy i przyjaciele odbierali od niego telefony. Odezwał się m.in. do syna, narzeczonej i rodzeństwa oraz macochy. Byli oni przekonani, że to właśnie on, ponieważ numer wyświetlał się na ich ekranach. Ale tak naprawdę nie padało ani jedno słowo, nie słyszeli jego głosu, nie przedstawił się. Nie byli w stanie wyróżnić z szumu żadnego konkretnego dźwięku. Ponieważ jednak telefon najwyraźniej był włączony, to starali się oddzwonić do mężczyzny. Wtedy jednak działo się coś dziwnego. Natychmiast połączenie trafiało na pocztę głosową, co świadczyło o tym, że telefon był jednak wyłączony. Można było przyjąć, że aparat podczas wypadku był wciąż w kieszeni mężczyzny. Ewentualnie gdzieś blisko niego i numery do rodziny były wybierane przypadkowo. Mężczyzna był na przykład w ciężkim stanie, ale jednak się poruszał, naciskając przypadkowe pozycje z listy na przykład ostatnio wybieranych numerów. Kiedy rodzina dowiedziała się o wypadku, poinformowała policję, że Charles długo próbował nawiązać z kimś kontakt, być może opowiedzieć, co się wydarzyło, pożegnać się. Detektywi zbadali więc ten temat, rozmawiali z ekipami ratunkowymi, przejrzeli dokumentację, jednak nie było najmniejszych wątpliwości, że mężczyzna stracił życie natychmiast. Było niemożliwe, aby jakiekolwiek świadome czy nieświadome ruchy jego ciała mogły spowodować wybieranie numerów. Możliwe jednak było, że telefon upadł gdzieś w pewnej odległości od właściciela i to inna osoba ostatkiem sił, przypadkiem bądź nie, naciskała na aparat. I ta teoria jednak się nie sprawdziła, ponieważ pomimo przeszukania całego obszaru zdarzenia, telefonu nie odzyskano, nie było go tam, a już na pewno nie leżał przy żadnej z 25 osób, które tego dnia pożegnały się z życiem. Nikt go również najprawdopodobniej nie ukradł, a w każdym razie nigdy później nie użytkował. Mam wrażenie, że udałoby się znaleźć jakieś rozsądne wyjaśnienie tej opowieści, jednak rodzina głęboko wierzy w to, że Charles w jakiś sposób wykorzystał swój telefon do nawiązania kontaktu z bliskimi, pomimo że nie było go już na tym świecie. Pożegnał się z nimi. I być może pisarz Dean Koontz zgodziłby się z tą teorią, ponieważ on sam miał nieco podobną przygodę. Po południu pracował w biurze, kiedy z zamyślenia wyrwał go telefon. Usłyszał delikatny, cichy, kobiecy głos, który powtarzał uparcie: bądź ostrożny. Mężczyzna był zupełnie zaskoczony, gdyż jego numer nie był łatwo dostępny. Zastrzegł go już wcześniej. Ponadto, nawet gdyby ktoś przypadkiem wykręcił akurat jego numer, to dlaczego miałby mówić takie rzeczy? Nie przywitał się, nie przedstawił. Kobieta powtarzała tylko: bądź ostrożny. Zaciekawiony pisarz zapytał, kim ona jest. Jednak głos nie podjął tego tematu i jeszcze 3 razy ponowił swoje ostrzeżenie. Jednak Dean miał okazję wsłuchać się w głos, a od początku był przekonany, że skądś go zna i wielokrotnie już w życiu słyszał. Był jednak tak zaskoczony, że dopiero po chwili dotarło do niego, że przecież jest to głos jego mamy. I być może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że kobieta odeszła na zawsze już dużo wcześniej. Pisarz jednak od czasu tego telefonu był bardzo niespokojny.
Miał przeczucie, że w ciągu kilku dni coś złego może się wydarzyć. Kołatała mu w głowie myśl, że ten dziwny telefon nie był przypadkowy. Miał coś znaczyć. Brał nawet pod uwagę, że choć to absurdalne, ostrzegła go jego własna mama, której nie ma już na tym świecie. Tylko przed czym? Co niebawem miało nastąpić? Kilka dni później udał się do swojego taty, który był leczony w zakładzie psychiatrycznym. Nikt nie wiedział jednak o tym, że jego stan bardzo się ostatnio pogorszył i mężczyzna jakimś cudem pod wpływem paranoi zdobył ostrze, którym miał się bronić przed rzekomymi agresorami. Kiedy jego syn pojawił się w progu, oszołomiony tata, który nie miał najlepszego kontaktu z rzeczywistością, zaatakował go. Medycy natychmiast wezwali policję, ale w tej niespodziewanej i dramatycznej sytuacji pisarz początkowo był zupełnie sam i jakoś musiał sobie radzić. Udało mu się pozbawić ojca ostrza, wyrwał mu nóż, ale wciąż walczył, gdy nadjechała policja. W tym momencie, gdy ostrze było już w ręku pisarza, a nie jego ojca, policjanci wkroczyli. Celowali jednak w Petera, krzycząc: rzuć nóż. Mężczyzna nie miał jak wyjaśnić, że nie on jest agresorem. I wtedy znów usłyszał głos matki, który nakazał mu postąpić ostrożnie. Gdy zastanowił się przez chwilę, co może zrobić, by nie eskalować tej sytuacji, przyszło mu do głowy, że zamiast się tłumaczyć, uciekać czy robić cokolwiek, krzyczeć, po prostu rzuci nóż i podniesie ręce do góry. Wydaje się, że to racjonalna myśl, która mogłaby przyjść do głowy każdemu, ale nie w takiej sytuacji, nie w takim stanie. Odruchem było krzyczeć, machać, uciekać, a nie się poddać. Ten głos go jednak uspokoił i uratował. Policja powiedziała później, że gdyby nie zareagował na ostrzeżenia, szamotał się, krzyczał, mógłby nawet stracić życie. Czy uratował go telefon z zagrobu? Kiedy tego rodzaju historie zaczął gromadzić autor bloga paranormalkatalog.net, okazało się, że nie brakuje ludzi, którzy mieli podobne doświadczenia. Otrzymał informacje m.in. od pewnego Brytyjczyka, który zdradził, że w 2008 roku po stracie żony wciąż mógł się z nią komunikować, czy raczej bardziej ona z nim. A to dzięki SMS-om z nieznanych numerów. Zapytacie pewnie, skąd w takim razie w ogóle wiedział, że to była jego żona. Okazało się, że nie miał najmniejszych problemów z dojściem do takiego właśnie wniosku, ponieważ po pierwsze SMS-owi towarzyszył zapach ulubionych perfum jego żony, a po drugie wybierała zwroty i słowa, konstrukcje zdań, które były charakterystyczne typowo dla niej. Były to unikalne słowa, których kontekst często znali tylko oni oboje. Z kolei w 2011 roku głośno zrobiło się o nagraniu na poczcie głosowej telefonu użytkownika YouTube'a, który opublikował szczegóły swojej przygody. Ujawnił, że jego dziadek odszedł na zawsze 23 grudnia 2010 roku, a w marcu, kilka miesięcy później, usłyszał dźwięk telefonu, tylko jeden, i od razu włączyła się poczta głosowa. Zaciekawiony chłopak natychmiast odtworzył komunikat i usłyszał tam tylko słowo dziadek, tak jakby ktoś się przedstawił. A dlaczego zdecydowałam się podjąć akurat ten temat? Ponieważ w ramach uzupełnienia mam również historie od Was, które także nawiązują do tego tematu, a jak wiecie, lubię ostatnio właśnie taką formę odcinków, gdzie te nasze lokalne doświadczenia konfrontuję z tymi z innych zakątków świata, by przekonać się, czy mogą to być opowieści uniwersalne. Od razu jednak zaznaczę, że na pewno nie jestem w stanie uwiarygodnić swoją skromną osobą w żaden sposób tych przekazów. Ja ich nie sprawdzam, nie konfrontuję, nie prowadzę śledztw. Po prostu opowiadam je Wam tak, jak przekazują je uczestnicy tych wydarzeń lub też moi słuchacze. Jeśli więc, aby w coś uwierzyć, potrzebujecie twardych dowodów, to w żadnym razie Was nie namawiam, byście uznali wszystkie te historie za rzeczywiste. Możecie je równie dobrze potraktować jako straszne historie idealne na obóz harcerski. Ale być może ktoś z Was sam miał podobne doświadczenia i wierzy, że są one po prostu możliwe.
Moja babcia odeszła nagle. Jednego dnia robiła pierogi na obiad, potem plewiła ogródek, a rano już jej nie było. Ale była bardzo praktyczną, zaradną, silną kobietą i wiedząc, że może liczyć tylko na siebie, bo dziadek, jak to się mówiło, to pijak, tylko oskubywał rodzinę, to zawsze odkładała, dbała o różne dokumenty, a nawet spisała testament, o czym jednak nie wiedzieliśmy. Dziadek wtedy mieszkał już ze swoją siostrą, bo babcia nie wytrzymała awantur, okradania i różnych innych rzeczy i pogoniła go z domu. On zaraz po pogrzebie już był. Wiedział, że należy mu się dom, jakaś chyba część, chociaż dom babcia miała po rodzicach, ale on mógł dziedziczyć. Moja mama poszła do prawnika, a ten powiedział, że tak, to prawda, takie jest prawo. Chyba, że jest testament. Ale testamentu nie było i jak to się mówi, po ptokach. Tej nocy moja mama już zasypiała, gdy obudził ją telefon komórkowy. Numer był jakiś dziwny, składający się tylko z dwóch cyferek na zmianę, chyba siódemki i zera. Mama zaskoczona odebrała i usłyszała, jak babcia mówi: podręcznikami od Marysi. I znów: podręcznikami od Marysi. Mama wiedziała, że babcia dostała na urodziny od swojej siostry Marysi, która mieszkała za granicą, komplet ręczników, haftowanych z jej inicjałami, co było zawsze powodem wielu żartów w domu. Babcia mieszkała w zwykłym wiejskim domku, była dróżniczką, nie zarabiała za wiele, ale miała ten elegancki, królewski komplet w pięknym pudełku z grawerką i tymi haftami, jak królowa. Mama poleciała do szafy, zajrzała do tego pudełka pod ręcznikami, a tam testament. Podpisany, a do tego karteczka, żeby zadzwonić do notariusz takiej a takiej i numer telefonu. Potem okazało się, że i tak ta notariusz by nas znalazła, gdyby nie to, że była ciężko chora. Leżała w szpitalu w fatalnym stanie i dopiero przekazywała wszystkie sprawy zastępcy. Dzięki temu telefonowi, gdy ojciec przyszedł do domu i zaczął się rządzić, chciał sprzedawać sprzęty, twierdził, że teraz to jego dom, można go było ustawić na swoim miejscu w szeregu. Dostał coś, ale nie tyle, na ile liczył. Gdyby nie telefon od babci, nie wiem, jakby to było. Ale mama mówi, że nieciekawie. Zanim by się to wszystko wyjaśniło, w domu nie byłoby już nawet łyżki. A o czymkolwiek cenniejszym, to już nawet nie mówiąc. O ile nie mieszkałby tam już w ogóle z jakąś kobietą znalezioną w Melinie. Udało się tego całego cyrku uniknąć, nerwów i plotek w całej okolicy. Malwina. To były czasy telefonów komórkowych, ale nie pamiętam ani modelu, ani dokładnej daty tego wszystkiego, ale nie to jest najważniejsze. Chciałabym opowiedzieć o tym, jak moja sąsiadka, która zmarła rok wcześniej, ostrzegła mnie i uratowała, choć tak dokładnie to już nawet nie wiem przed czym, ale na pewno przed najgorszym. To było tak, że w takich małych miejscowościach wszyscy się znają i my też z sąsiadami, bo dobry sąsiad to jest tu ponad wszystko. I sąsiadka z naprzeciwka, Ania, chociaż 20 lat ode mnie starsza, była dla mnie jak przyjaciółka, starsza siostra, a może i matka. Ania miała 50 lat, gdy zdiagnozowano u niej ciężką chorobę i szybko odeszła, a ja płakałam codziennie. Nie mogłam się z tym pogodzić, szczególnie, że byłam młodą, samotną rozwódką, która marzyła wcześniej o rodzinie, dzieciach, a z powodu wielkiej nieuczciwości męża zmarnowała kilka lat życia i została sama. Ania mi wtedy bardzo pomagała, była moją życiową podporą, prawdziwą przyjaciółką. Pewnej nocy przyśniła mi się, ale tak jakoś inaczej. Coś chciała mi powiedzieć, ale ja nie wiedziałam co. Starała się mówić, ale głosu nie było słychać. Czułam ten jej wysiłek, desperację, złość, ale to nic nie dało. Kolejnej nocy zadzwonił mój telefon komórkowy. Odebrałam i usłyszałam głos Ani, który mówił: on chodzi koło ciebie o pierwszej w nocy. Będzie koło domu o pierwszej w nocy. Nie śpij tu. I tym razem to nie było jak we śnie. Żaden numer się nie wyświetlił, ale głos słyszałam dość wyraźnie. Byłam tak przerażona, że w kolejną noc poszłam do domu Ani naprzeciwko i poprosiłam jej córkę, która tam mieszkała z mężem,
czy nie mogłabym jedną noc przenocować. Opowiedziałam jej o tym telefonie. Renatka tego nie skomentowała, nie wiedziała, co powiedzieć, ale się zgodziła. Więc o pierwszej w nocy stałam w oknie i patrzyłam na mój dom. I nagle zauważyłam ciemną sylwetkę, która stawała przed oknem pokoju, w którym zwykle spałam, i patrzyła przez szybę. Ten człowiek przykładał rękę, by zrobić sobie taki cień, jakby raził go księżyc, czy coś się odbijało w szybie, i wpatrywał się. Natychmiast zadzwoniłam po policję. Na szczęście ten człowiek się nie spieszył. Chodził dookoła domu długo, zaglądał do wszystkich okien, czuł się bardzo pewnie, znał moje podwórko. Policja nadjechała bez sygnałów, cicho, ale i tak zaczął uciekać. Dogonili go młode chłopaki. Okazało się, że był już karany, a teraz był poszukiwany w związku z inną sprawą, z napaścią na kobietę. Mieszkał w starej walącej się stodole, kilka miejscowości od swojej wsi, i upatrzył sobie mnie. Nie zdążył jednak nic zrobić, dzięki Ani. Przyśniła mi się noc później, już uśmiechnięta, zadowolona. Pytałam ją w tym śnie, jak to zrobiła i jak jej tam jest, ale nie mogła mówić. Zapytałam, czy jeszcze zadzwoni, ale pokazała mi taki gest, że nie wie. Od tamtej pory nie rozstaję się z komórką, mam już nową, ale wierzę, że gdy Ania będzie chciała mi coś przekazać, to będzie umiała. Na marginesie dodam, że nie mieszkam już w tym domu. Alicja M. Byłam nastolatką, miałam pierwszy telefon komórkowy. Ponieważ miałam 15 lat, rodzice nie pozwalali mi dawać nikomu numeru. Miałam na razie telefon do kontaktu z nimi, rodziną i przyjaciółkami. Ale żaden chłopak, nikt przypadkowy czy obcy, tego numeru nie mógł mieć, dopiero gdy skończę 16 lat. Zgodziłam się na to, bo bardzo chciałam mieć telefon, ale szybko pożałowałam, bo w tym wieku dla nastolatki nowe znajomości są bardzo ważne i ekscytujące. I ciągle miałam pokusę złamać umowę i dać numer na przykład jakiemuś chłopakowi. Trzymałam się mocno, bo umowa to umowa, ale 3 miesiące przed 16 urodzinami poznałam na urodzinach koleżanki jej starszego brata ciotecznego, który bardzo mi się spodobał, choć ona mi mówiła, że musiała go zaprosić, bo wypadało. Rodzice postawili warunek, ale on był okropny, dziwny i jakby niebezpieczny. Pytałam dlaczego, co ona ma na myśli, ale machała ręką i mówiła, że on łapie fazy. Oczywiście nie słuchałam, bo był taki przystojny. Gadało nam się fajnie, pomyślałam, że nic się nie stanie, jeśli dam mu numer. Rodzice się nie dowiedzą, a moja 16 już niedługo. Ale powiedziałam mu, żeby on dał mi swój numer, a ja, kiedy się namyślę, puszczę mu sygnałka i będzie wiedział, że to mój numer, i wtedy ma napisać moje imię w SMS-ie. Chodziło mi o to, żeby, jeśli nazbiera na imprezach dużo numerów, wszystko mu się pomyliło i zapomniał moje imię. A jeśli nie będzie znał tylko mojego numeru, to napisze właściwe imię. Będzie wiedział, że ten obcy numer to ja. Taki to był wielki spryt nastolatki. Dziś się z tego śmieję, bo nie wiem tak właściwie, o co mi chodziło. Poszłam do domu, myślałam o nim i pewnego wieczoru pomyślałam sobie, że puszczę mu sygnałka. I to wtedy się zaczęło. Telefon za każdym razem się wyłączał. Potem nagle sam z siebie wibrował. Potem znów dzwonił, ale z numeru zastrzeżonego. A kiedy chyba już 5. raz próbowałam wysłać tego sygnałka, po prostu telefon mi wypadł, ale jakby mi go ktoś wytrącił. W końcu dałam sobie spokój, bo czułam, jakby ktoś mi nie pozwalał, zabraniał. Potem pytałam koleżanki, co jest z tym jej bratem, a ona mówi, że on ma coś nie tak pod czupryną i chyba jest stalkerem, bo jakieś dziewczyny były na niego na policję. Kto mnie przed nim chronił? Co by się stało? Nie wiem. Marysia. Moi kochani, dziękuję Wam bardzo serdecznie za te opowieści. Dzięki, dziewczyny. Naprawdę są super.
A jeżeli Wam przydarzyło się coś niesamowitego, to bardzo serdecznie Was proszę o to, byście nam o tym opowiedzieli. Moi kochani, wielkimi krokami zbliża się mój urlop i myślę, że spróbuję zrobić tak, aby w którąś niedzielę pojawił się taki wspólny film dla kanału True Crime i dla tego. A sprawa oczywiście będzie tajemnicza w takim klimacie, w jakim lubicie i pojawi się w niedzielę o 12. Tylko nie wiem, czy w tą najbliższą, czy w jeszcze kolejną. No zobaczę, jak będzie mi się to wszystko układać. Ale jeżeli którejś niedzieli odcinek się nie pojawi, to nie miejcie mi proszę za złe. Na pewno kolejne będą już regularnie. Zostawiajcie więc, kochani, komentarze, łapki w górę, a ja ściskam Was mocno, dziękuję i do usłyszenia.